Siemanko, witam was w filmie z Loncilla. Przed chwilą skończyłem palać trochę, nowy napęd testowałem. I nie uwierzycie, co mi się stało. Wszystko elegancko jeździło. Najpierw filtr powietrza zgubiłem, to go przykręciłem na nowo. Później łańcuch mi spadał, to go zrobiłem. Teraz mi trochę się ślizg urwał, ale to sam go wyjąłem, specjalnie, żeby nie zgubić go. Tu mi się poluźniło, ale to jeszcze nic. Czekajcie, co teraz wam pokażę. Co jak co, myślałem, dosuwałem nim po takich dołach, po kałużach, po polach, wszędzie rwał. Myślałem, że mi zębatka się odkręciła, że czy coś. Ale co innego mi się stało. Poczekajcie. O, silnik mi się odkręcił. Tylko czekajcie, wezmę go tak. O. O, silnik mi się odkręcił. Zaraz biorę się tu za skręcanie. I jak skręcę, to odezwę się do was. Dobra, zobaczcie, ile, zobaczymy, ile będzie obrotów do skręcania. Czekajcie. Nie. O, teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O człowieku, 8 obrotów odkręconego silnika. Ale człowieku. Jeszcze tak nie widziałem, żeby tak mi się Loncil rozkręcił. Tu muszę zaraz skręcić jeszcze. Myślałem, że mi się na początku rama złamie, jak tak upalałem. Mówię, rozpierdzielę tego Chińczyka. Ale nie rozwaliła się na szczęście, nie pękła. To jest... Ale o, tutaj chyba... Gdzie ta śruba? O, czekajcie. Zaraz do was wrócę. Dobra, już do was wracam, zaraz zobaczymy, czy dalej nie ma takich luzów, jak wcześniej były. O, jest git, skręcony. To teraz tak, podsztywniamy łańcuch. Zakładamy jeszcze, o, tu z kieszeni wyjmę, o, parę gum do ślizgu, zakładamy ślizg i jazda zaraz z powrotem, jeszcze tyle czasu mam. To ja do was wracam, jak naciągnę łańcuch. Dobra, ja łańcuch już naciągnąłem, ja naciągam na dwa i tak pół palca. A jakbyście wiedzieli, jak się naciąga, to tak, tutaj macie jeden naciągacz, tutaj macie drugi. I poluźniacie ośkę, tu macie 17, tu 14 i później tutaj odkręcacie 14, z tej strony tak samo 14, patrzycie, ile, czy dobrze jest napięty, później kontrolujecie te nakrętki, kontrolujecie dobrze, żeby się nie odkręciło i skręcacie koło z ośką i macie naciągnięty łańcuch. Dobra, ja się będę z wami żegnał, jadę dalej upalać. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie i w ogóle dzięki za chyba 340 subów. Wielkie dzięki. To na razie.